zawsze nazwa firmy na pasie wskazuje nam, w którą stronę prawidłowo jakby, gdzie jest góra, gdzie dół tego pasa. Wypukłość wskazuje nam zazwyczaj górną część, mniej wypukła część znajduje się na odcinku lędźwiowym. Pas zakładamy na plecach bardzo ciasno niestety. W wodzie w trakcie ćwiczeń opór będzie powodował, że ten pas nam będzie podchodził dosyć wysoko, będzie nas obcierał, nie będzie spełniał w ogóle swojej funkcji. Kasia teraz zapięła. Co robimy? Bardzo ważne, żeby dociągnąć ten pas tak, żeby on w trakcie nie zmieniał nam tego ułożenia. Okay? Więc sprawdzamy sobie, czy pas z obu stron najpierw nie jest skręcony tak, jak nie powinien być. Dociągamy sobie z jednej strony, może ja sobie przejdę z drugiej strony. Okay? Kasia, czy jest ci komfortowo? Tak. Opuszczamy na odcinek lędźwiowy i końcówkę zazwyczaj możemy gdzieś sobie wcisnąć, żeby nam po prostu w trakcie nie przeszkadzała. Okay? I w takiej wersji zapraszamy do basenu.